Witamy w wiadomościach futbolowej Ligi 6 i witamy z Ligi A. Zapraszamy do przeanalizowania z nami sytuacji po 5 tygodniu rozgrywek. Można powiedzieć, że Liga w tym tygodniu jakoś wybitnie nas nie zaskoczyła. W porównaniu do tego, co działo się w poprzednich kolejkach, dość spokojnie było. Znaczy spokojnie, niespokojnie, bo jeśli spojrzymy na wynik na przykład 34 z Jeszars 15-1, to jest wynik szokujący. Bo dawno już takiego wyniku chyba w Lidze A nie było. Przynajmniej ja ostatnimi czasy nie przypominam sobie w ogóle w tym tygodniu tak dużo wysokich wyników. I Edukacja wygrała 10-0 z Egali Tebujakowianką, Rafis wygrał 10-2 z Ligą Sport.pl. Wszystkie te wygrania dość spokojne. Natomiast no, można powiedzieć, że faworyci zwyciężali. Geozenit też wrócił na wysoką ścieżkę. 9-2 zwyciężył z Ambergol. Ambergol po dobrym początku przyszły 3 porażki z rzędu i nagle faworyt, tak, po pierwszych 2 tygodniach się okazuje, że jednak zespół wylądował w środku stawki. Piraci z Karaibów przegrali z Rzymu Sierpniego i znowuż sytuacja odwrotna do sytuacji Ambergol Rzymu, a po 2 porażkach 3 zwycięstwa z rzędu i w tym momencie jest tuż za strefą podium. Natomiast nic się nie zmieniło na szczycie tabeli. Edukacja, mówiliśmy, że wygrała pewnie, wygrał Kumigo z nich, no i ten trzeci, a w tabeli drugi Drink Team, Benico Drink Team także wygrał 7-2 z Czyżynami. Tutaj zaczęło się od prowadzenia Czyżyn, ale z biegiem czasu drinki uzyskiwały coraz większą przewagę. No i wśród wyników jeszcze jeden najbardziej zacięty, praktycznie jedyny zacięty mecz Etanol CMRS Kulab. Natomiast wiedzieliśmy już przed meczem, że CMR wystąpi w niepewnym składzie, więc teoretycznie można było zakładać, że jednak że Etanol wygra. Etanol będzie bardziej tutaj faworytem. Można było, nawet sami gracze Eskulapa pewnie są zaskoczeni tak nikłą porażką, tak. Bo pewnie spodziewali się wyższej przegranej, biorąc pod uwagę to, że zabrakło liderów. Wiemy, że Adriana Sadowskiego zabraknie do końca sezonu. Też kontuzjowany jest Marcin Stefanik. Tutaj może trochę krótsza absencja. Natomiast w tym meczu z Atanem jeszcze kilku innych nie grało z powodu meczu ligowych, więc można zakładać, że oni wrócą do składu w kolejnych spotkaniach. Więc wtedy Eskulap może walczyć. Przypomnijmy, że z Edukacją zremisował bez Sadowskiego. No tak, także ta absencja Adriana Sadowskiego niekoniecznie musi być aż tak w skutkach bolesna dla Eskulapa. No i przed nami w następnym tygodniu wielki hit, można powiedzieć, Geozenit 34. Tak, Geozenit 34 to będzie konfrontacja zespołów, które chyba po słabszym początku już odnajdują swój właściwy rytm. 34 pokazało to w meczu z Sharksami, Geozenit pokazał to w 2 ostatnich meczach, gdzie pokonywał rywali wynikami 9-2. Także wydaje się, że mecz naprawdę zapowiadający się ciekawie, tym bardziej, że te zespoły nie mierzą się pierwszy raz, już mierzyły się między innymi w poprzednim sezonie, także mierzyły się w Lidze B, no i wtedy górą była 34. Także zobaczymy, Geozenit pewnie pała rządzą rewanżu. W tym momencie 34 w tabeli jest daleko, bo na 10 miejscu. Natomiast te ostatnie mecze powodują, że to spotkanie zapowiada się naprawdę ciekawie. Geozenit ma 5 punktów przewagi nad 34, natomiast też pamiętajmy, że 34 ma 1 mecz rozegrany mniej. Ten przerwany z Piratami, tam 34 prowadzi z różnicą 1 gola. No i ten pojedynek na przeciw, Świder kontra Kwater. Tak, Świder kontra Kwater. Tutaj rozkładają się mniej więcej te bramki podobnie. 13 goli Świder, większość zdobyta w ostatnim meczu z Sharksami. Kwater tych goli 11. Bilans bramkowy, obie drużyny mają podobny. Plus 19 Geozenit, plus 18 34. No i też w przypadku 34 no to głównie zasługa tego ostatniego meczu z Sharksami. Zgadza się. Zobaczmy w takim razie na 6 tygodnia, a my widzimy się już za tydzień.